Dla tych, którzy nie wiedzą, mieliśmy przerwę techniczną, ale także zaplanowaną przerwę techniczną, ponieważ urwało strunę. Urwało. Także... Ale urwał. Znaczy, ja ją urwałem. Nie chcę zwalać, że to ktoś inny. To ja urwałem tą strunę. I teraz tak, to obawiam się, że może się niestety odzywać, bo założyliśmy nową, ale no, zobaczymy. A no już, jaki cud się stanie. Teraz tak. Czy ja mam zacząć samą historię od początku, bo gdzieśmy byli? Aha, Bob Dylan spadł z motocykla. Nie, w Rzymie byliśmy. Jeszcze nie byli. Aha, w Rzymie, tak. I teraz tak, bo narracja, którą tu kontynuujemy, jest taka. Bob Dylan spadł z motocykla, stał się żonkisiem, siedział z dziećmi Woodstock. Co? John Wesley Harding już nagrał. Tak jest, już nagrał John Wesley Harding. I teraz tak, on z czasem, później nagrał Nashville Skyline, nagrał taką płytę country, która wydaje mi się, że artystycznie się nie broni, i nagle właściwie dopadł go kryzys twórczy. Przestał pisać. Czy jest to wina rodziny, czy jest to wina czego, nie będę tutaj oceniał. W każdym razie rzeczywiście ma lata, właściwie 2-3 lata posuchy, gdzie praktycznie nic nie pisze. I piosenka, którą teraz zagramy, się nazywa Kiedy namaluję arcydzieło swe, When I Paint My Masterpiece, który wydaje się takim bardzo ciekawym, świadomym sposobem spróbowania jakby poradzić sobie z tym brakiem muzy przez śpiewanie o tym, że się nie ma muzy i się nie ma inspiracji. I piosenka opowiada też o sławie, jak to właśnie było, podróżował na wakacjach i tak dalej. I jak już mówiliśmy, Dawid był w Rzymie, ocenił wszystko, wszystko się zgadza w tej piosence, także... Um.